Zanim przejdziemy do omawiania rachunku prawdopodobieństwa klasycznej definicji, to musimy zrobić pewne ustalenie. W rachunku prawdopodobieństwa mamy takie obiekty jak zdarzenia i je będziemy oznaczać dużymi literami alfabetu A, B, C, D i tak dalej. Zdarzenia to należy kojarzyć ze zbiorami z klasy pierwszej. Jeżeli mamy zdarzenie A, zdarzenie B, C, to wiemy, że w klasie pierwszej mieliśmy, jak był zbiór A, to było tak zwane dopełnienie zbioru, oznaczaliśmy A', czyli takie jakby wszystko poza zbiorem. No i tutaj oczywiście mamy analogiczny obiekt, analogiczny, też oznaczany przez A', będzie to zdarzenie przeciwne do A. Czyli A', zdarzenie przeciwne do A, A zdarzenie. Za chwilkę jeszcze o tych zdarzeniach dokładniej powiem. W zbiór pusty, który był w klasie pierwszej w teorii zbiorów, będzie również wprowadzony w rachunek prawdopodobieństwa i będzie to tak zwane zdarzenie niemożliwe, czyli dawny symbol zbioru pustego. No, zdarzenie niemożliwe, na przykład mając taką klasyczną kostkę do gry, na której są cyfry od 1 do 6, ktoś by nas zapytał, a jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucając kostką jeden raz otrzymam 7 oczek. No, klasyczna kostka nie ma na ściance 7 oczek, a więc wtedy prawdopodobieństwo wynosi 0. No a oczywiście to zdarzenie jest tym zdarzeniem właśnie niemożliwym. A więc tak, mamy zdarzenia, tak, takie powiedzmy zwykłe, klasyczne, za chwilkę je podzielimy, mamy zdarzenie przeciwne, mamy zdarzenie niemożliwe. Wszystkie te zdarzenia są umieszczone w pewnej przestrzeni. I teraz w wyniku generalnie doświadczenia losowego nie potrafimy przewidzieć, ale możemy opisać czy podać ten zbiór, do którego należy takie zdarzenie. I ten zbiór klasycznie, tradycyjnie oznacza się literką omega. Jest to tak zwana przestrzeń zdarzeń elementarnych. Czyli jeżeli gdzieś będziemy chcieli oznaczać zbiór wszystkich zdarzeń, to jest to tak zwana przestrzeń zdarzeń elementarnych, przestrzeń probabilistyczna. Często takie słowo możecie spotkać, probabilistyka, czyli właśnie to, co związane z prawdopodobieństwem. I omega oznacza całą przestrzeń, czyli wszystkie zdarzenia. Natomiast te zdarzenia, które tutaj wcześniej wymieniliśmy, to one będą zdarzeniami, które są zawarte w tej przestrzeni. Natomiast takie elementy takiej przestrzeni oznaczane są małą literką omega, tutaj widzimy, czy takie jakby małe w, ale takie pisane, tak zaokrąglone. I to są zdarzenia elementarne. I na przykład mamy zdarzenie takie elementarne, to tutaj napiszemy, że ono należy do przestrzeni omega. Czyli żebyśmy odróżniali, jak będziemy chcieli użyć pojęcia zdarzenia, czyli tej dużej litery, to będziemy pisać, że A zawarte jest w omedze, natomiast pojedyncze zdarzenie to należy, to tak jak element zbioru. Czyli malutkie zestawienie tego, co powiedziałem. Mamy przestrzeń zdarzeń elementarnych, czyli będą to wszystkie zdarzenia. To bardzo ważne jest pojęcie. Dalej mamy zdarzenie elementarne, to jest pojedyncze zdarzenie, czyli słowo elementarne, myślę, że Wam się kojarzy, jakieś coś podstawowego, coś takiego wyjściowego, pierwotnego, czyli jest to pojedyncze zdarzenie. No i mamy jeszcze zdarzenie losowe. Jest to jedno lub kilka zdarzeń elementarnych. Czyli zdarzenie losowe to będzie dla nas to, co tam nam sprzyja, na przykład w jakimś losowaniu. I oczywiście może ono składać się z jednego zdarzenia elementarnego lub kilku. Czyli, żeby było jasne, przestrzeń to wszystko, zdarzenie elementarne to na pewno jedno zdarzenie i nie więcej, a zdarzenie losowe jedno lub kilka zdarzeń elementarnych, czy kilkanaście, no bo to może być ich w ogóle i kilkaset na przykład. Dobrze, czyli mamy takie pojęcia. Kolejnym pojęciem jest tak zwana moc zbioru. No i pewnie słyszeliście o takim matematyku George Cantor, twórca teorii mnogości. On określał moc zbioru jako pewne uporządkowanie i moc zbioru określa wielkość danego zbioru, a zbiory mają tę samą moc, gdy mają tyle samo elementów. No i teraz określeniem mocy zbioru jest tak zwana liczba kardynalna tego zbioru,
i liczba kardynalna zbioru skończonego jest równa liczbie jego elementów. Troszkę może skomplikowanie brzmi, natomiast tak wyciągając to, co nas będzie tutaj interesować z tych rozważań, to moc zbioru to liczba jego elementów. Czyli jeżeli ja bym miał zbiór na przykład z takich składających się z elementów ABC, to moc zbioru A, no to będzie równa 3. Czyli liczba elementów zbioru to 3. Jak będziemy teraz oznaczać moc zbioru? Różne są oznaczenia. Na przykład moc omegi, czyli liczba wszystkich elementów, no to będzie taka omega z dwoma kreseczkami u góry lub tak jakby wartość bezwzględna z tej omegi. Czyli analogicznie zdarzenie A, moc zdarzenia A to A pisane w ten sposób, bądź tak jakby A, wartość bezwzględna z A, czyli w tych kreseczkach. Czyli moc zbioru B, tak czy tak pisana. Kiedyś się jeszcze używało takich oznaczeń, na przykład N od A, N od B, czyli też to oznaczało moc zbioru. My, żeby nie było tutaj jakiejś rozbieżności w oznaczeniach, no musicie używać albo tego, albo tego. W tablicach maturalnych jest z tymi kreseczkami, z tymi wartościami bezwzględnymi, natomiast dosyć często jednak pojawia się te dwie kreseczki u góry. Różnie pewnie będziemy to stosować. Wobec tego mamy już wstępne ustalenia. Czas na klasyczną definicję prawdopodobieństwa. Jest to definicja sformułowana przez Leibniza, bardzo słynny matematyk. Na pewno wielokrotnie będziecie się jeszcze spotykać z tym nazwiskiem. No i jak brzmi ta klasyczna definicja? Prawdopodobieństwem oznaczonym przez P od A zajścia zdarzenia A nazywamy stosunek liczby zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu A do liczby wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych należących do zbioru omega. Innymi słowy, jest to stosunek mocy zdarzenia A przez moc omega. Widzimy tutaj wzór, czyli może być pisany tak czy tak. Natomiast, żeby było lepiej zrozumieć, no to zobaczmy. P od A, czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, to liczba zdarzeń sprzyjających przez liczbę wszystkich zdarzeń. Definicję klasyczną prawdopodobieństwa, co jest bardzo fajne, czujemy intuicyjnie. I jak na przykład ktoś by Was zapytał, jaką mam szansę, rzucając monetą, wyrzucenia orła, no to myślę, że większość osób bez problemów powie, że jest to 1/2 albo 50%. Czyli prawdopodobieństwo klasyczne czujemy intuicyjnie. Oczywiście to jest dobre, że czujemy, natomiast no będą zadania, gdzie nie jesteśmy w stanie podać tak szybko wyniku jakiegoś doświadczenia losowego. Ok, mamy definicję klasyczną i teraz jakie są własności takie najważniejsze, powiedzmy. Prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego jest równe 0, o tym już wspomniałem wcześniej. Teraz bardzo fajny wniosek to jest ten drugi, że prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego to jest 1 odjąć prawdopodobieństwo zdarzenia, które nam, powiedzmy, sprzyja. Trzeci wniosek to jest na razie, czy własność, na razie nie będziemy z niego dzisiaj korzystać, ale ona się przyda przy aksjomatycznym, na przykład, rozpatrywaniu prawdopodobieństwa. A brzmi tak, że prawdopodobieństwo sumy zdarzeń to suma prawdopodobieństw pomniejszona o prawdopodobieństwo iloczynu. Więc od razu widzimy, że tutaj zdarzenie tak naprawdę jest zbiorem, bo możemy prowadzić te działania na zbiorach. Kolejna własność to, jeśli zdarzenie A jest zawarte w zdarzeniu B, to prawdopodobieństwo tego zdarzenia A nie może przekroczyć zdarzenia B. Oraz jedna z najważniejszych rzeczy, prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia zawarte jest w przedziale od 0 do 1. Wartość prawdopodobieństwa nigdy nie może przekroczyć tych wartości, czyli maksymalnie może być 1, więc maksymalnie to znaczy dla nas maksymalnie w prawdopodobieństwie to jest cała przestrzeń, czyli prawdopodobieństwo całej przestrzeni to jest 1. No na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo, że rzucając kostką wyrzucę liczbę od 1 do 6?
To jest pewniak, tak? Bo kostka klasyczna ma cyferki od 1 do 6, więc zawsze jak rzucam kostkę, to wyrzucę którąś z tych liczb. A zatem to jest przykład zdarzenia pewnego. No a przykład zdarzenia niemożliwego podawałem wcześniej, jakie jest prawdopodobieństwo, na przykład, że rzucając kostką wyrzucę 7 oczek. No oczywiście kostkę mam na myśli klasyczną, więc jest to niemożliwe, więc jest 0. Natomiast wszystkie inne wartości są między tymi liczbami. Oczywiście prawdopodobieństwo może być wyrażone w procentach, czyli prawdopodobieństwo jest zawarte w przedziale od 0% do 100%. Zamieniając to na liczbę, oczywiście mamy takie coś. Przejdźmy teraz do zadań. Wyobraźmy sobie takie zadanko. Rzucamy 3 razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie dokładnie 2 razy, dokładnie 3 razy, co najmniej raz. I na przykładzie kilku zadań pokażę, jak to dokładnie zabierać się za takie zadanie, jak rozpisywać sobie to wszystko. I teraz tak, na czym polega nasze doświadczenie losowe? Bo my mówimy, rozpatrując jakieś zadanie z prawdopodobieństwa, mówimy o sytuacjach losowych, czyli tak zwanych doświadczeniach losowych. Więc mamy tutaj dwa zdarzenia. Jedno to będzie to takie najbardziej ogólne, a drugie to będzie to, które nam ma sprzyjać, sprecyzowane po pytaniu, jakie jest prawdopodobieństwo. Najpierw na czym polega w ogóle to zadanie? Zadanie polega na tym, że rzucamy 3 razy monetą. Więc omega będzie to zdarzenie, że rzucamy 3 razy monetą. Monetą symetryczną, taką, gdzie jest orzeł i reszka. W skrócie możemy też opisywać, że rzucamy 3 razy monetą, czyli opis słowny zdarzenia. Dlaczego tutaj w skrócie tak nazwałem, że to jest tak? Bo słuchajcie, omega jest zdarzeniem i jeżeli chcemy elegancko opisać, to nazywajmy, że omega to zdarzenie, że coś się dzieje. Bo opisując omegę, że rzucamy 3 razy monetą, no to omega jest zdarzeniem, a nie czynnością. Tak niezbyt elegancko to będzie wyglądać, aczkolwiek matematyk wie doskonale, o co chodzi. Czyli tak, opisuję zdarzenie słownie następnie. Jeżeli tych zdarzeń nie jest zbyt wiele, to staramy się wypisać wszystkie te zdarzenia. Ponieważ zdarzenie jest zbiorem, więc sobie wypisuję to w klamerkach. I co ja mogę wyrzucić, rzucając 3 razy monetą? Mogę wyrzucić 3 orły, mogę wyrzucić jednego orła i 2 reszki, ale nie wiem, za którym razem tego orła mogę wyrzucić. A więc może być na początku, w środku albo na końcu. Następnie mogę wyrzucić 2 orły i reszka. I ta reszka się przesuwa, widzimy, podobnie jak z orłami. Aż wreszcie mogę wyrzucić 3 reszki. O, czyli wypisałem wszystkie zdarzenia. No, mogłem tutaj użyć wariacji z powtórzeniami, na przykład, bo też bym mógł tutaj sobie to zliczyć, ale to zliczę najpierw, a potem powiem o tej wariacji. Moc omegi to oczywiście 8. Łatwo to zliczyć. Natomiast gdyby ktoś chciał tą moc omegi obliczyć bez wypisywania zdarzeń na piechotę, to oczywiście mogę, popatrzmy. Mam 3 rzuty. I ile mam możliwości w każdym rzucie? No rzucam raz monetą, to mam 2 możliwości. Potem drugi raz, znowu 2 i trzeci raz, znowu 2. Czyli 2 do trzeciej to jest oczywiście 8. Czyli mam po prostu wariację z powtórzeniami w ten sposób zapisaną. Czy wchodzić w wariację? No słuchajcie, nie ma sensu tak wchodzić w wariację przy takich prostych zadaniach jak to. Ok, czyli mamy wypisaną moc omegi. Dlaczego tutaj wypisałem, przypominam, bo było to możliwe. Teraz zdarzenie A będzie to zdarzenie, że orzeł wypadnie, i to też wypisuję słownie, orzeł wypadnie dokładnie 2 razy. Dokładnie 2 razy. W przypadku tego zadania mogę tę sytuację sobie wypisać, no więc 2 razy orzeł, no to są 2 orły reszka, teraz reszka w środku i reszka na początku. Więc bardzo łatwo mogę policzyć moc tego zdarzenia
czyli liczbę elementów, które mi sprzyja, i to jest, widzicie, zdarzenie tak zwane sprzyjające, czyli to, co mnie interesuje. No i cóż, jeżeli mam moc zdarzenia A, moc zdarzenia B, to prawdopodobieństwo tego zdarzenia to oczywiście zgodnie ze wzorem moc A przez moc omegi to się równa 3 ósme. Dobrze. Mamy zadanie bardzo łatwe, ale to na łatwym zadaniu najlepiej zobaczyć, które elementy są niezbędne, żeby takie zadanie rozwiązać. Gdyby ktoś chciał z Was skrócić to zadanie, ale nie radziłbym, to słuchajcie, pytanie brzmi, jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadł orzeł, tak? Dokładnie 2 razy. Więc tak naprawdę mnie interesuje ten wynik, a do tego wyniku potrzebowałem to i potrzebowałem to. Więc jeżeli ktoś nie opisałby słownie i nie wypisałby tych elementów, no a zliczyłby to prawidłowo, no to powiedzmy, nie wygląda to elegancko, ale przy tak prostym zadaniu jest to możliwe do zrobienia. Ale nigdy tak nie róbcie, dlatego że jeżeli wypisujecie elementy, to podajecie metodę. Rozważmy podpunkt B. Tym razem mamy mieć orzeł, wypadnie dokładnie 3 razy. Tworzę sobie kolejne zdarzenie, B tym razem, zdarzenie, że orzeł wypadnie 3 razy. A zatem moc zdarzenia B, no w momencie, kiedy ja mam wypisaną, zobaczmy, omegę całą, no to jest komfortowa sprawa, to wystarczy wybrać. To tak jak towar na półkach w sklepie. Idę i wybieram, nie muszę szukać, czy coś jest schowane. Więc zdarzenie B, moc zdarzenia B, orzeł wypadnie 3 razy, proszę bardzo, to jest jedna sytuacja, więc mam tutaj 1. Jeżeli chcę wypisać to zdarzenie, proszę bardzo, od razu jeszcze może wspomnę. Tam, gdzie zliczacie zdarzenia, czyli tam, gdzie piszecie moc zbioru, muszą być te kreseczki. Natomiast tam, gdzie wypisujecie, jak to zdarzenie wygląda, albo które to są zdarzenia, to wtedy normalnie, bez żadnych kreseczek, jako zbiór. No i prawdopodobieństwo zdarzenia B to oczywiście 1 ósma. I podpunkt C, wprowadźmy zdarzenie C, zdarzenie, że orzeł wypadł co najmniej raz. No i tutaj jeżeli mamy, że coś się pojawia co najmniej raz, przynajmniej raz albo co najwyżej raz, to są dosyć często takie sytuacje się pojawiają, więc możemy tutaj też często postąpić na 2 przypadki. I teraz pierwszy sposób. Mam orzeł wypadnie co najmniej raz. Sytuacja jest na tyle prosta, że wszystkich zdarzeń jest 8, więc orzeł wypadnie co najmniej raz, to są, zobaczmy, o te sytuacje. Tak? Więc mogę je sobie tutaj wypisać, jeśli chcę, ale ja nie będę wypisywał, bo ja jej tak widzę tam w tej omece, więc przejdę od razu do mocy. Moc wynosi 7. I prawdopodobieństwo zdarzenia C to oczywiście 7 ósmych. Gdyby tych zdarzeń było więcej, to wypisywanie wszystkich, czy zliczanie zdarzeń w pytaniu co najmniej, przynajmniej raz, jest dosyć pracochłonne, a czasem niemożliwe. Więc drugi sposób, zobaczmy na fajną własność. Wprowadźmy zdarzenie przeciwne. Bo sytuacji co najmniej raz w naszym zadaniu, no to jest 1, 2 albo 3 razy ten orzeł się pojawi. A gdybym rzucał 10 razy, na przykład monetą, to bym miał takich sytuacji bardzo dużo, ciężko by było zliczyć. Więc wprowadzam zdarzenie przeciwne. Będzie to zdarzenie, że orzeł nie wypadł ani razu. Orzeł nie wypadł ani razu, no to moc zdarzenia C' przeciwnego, no to żeby ani razu nie pojawił się orzeł, to muszą być same reszki. Ile mam takich sytuacji? No jedno. Odpowiadam błyskawicznie, widzicie tutaj. I P od C' to będzie 1 ósma, a teraz P od C, no to zgodnie ze wzorem 1 odjąć P od C', mamy tą własność, czyli będzie 1 odjąć 1 ósma, czyli 7 ósmych. Ktoś powie, że w tym przypadku jest tutaj sporo liczenia, znaczy dłużej niż to, co było wcześniej, no bo zadanie jest banalne, ale za chwilkę pokażę zadanie znacznie ciekawsze. Czyli mamy tutaj 2 podejścia do sytuacji co najmniej. Żeby przekonać Was, że korzystanie z prawdopodobieństwa zdarzenia przeciwnego jest bardzo przydatne,
No to mamy takie coś, jak rzucamy 10 razy monetą, czyli ja już skupię się na tym, co mi potrzebne jest do obliczenia prawdopodobieństwa. Czyli jak rzucam 10 razy monetą, no to mam wszystkich sytuacji 2 do 10, czyli 1024. I jakie jest prawdopodobieństwo, że reszka wypadnie co najmniej raz? A więc a to będzie zdarzenie, że reszka wypadnie co najmniej raz. No i gdybym tak chciał tę sytuację sobie analizować, w jakiś sposób wypisywać, no to reszka może wypaść raz i przesuwać się na tych 10 miejscach, tak? Potem może wypaść dwa razy i też zmieniać swoje położenie. Pomiędzy reszką mogą być różne liczby orłów, potem trzy reszki i tak dalej. Więc widać już, że na samą myśl będzie kłopot. Natomiast jak wprowadzę zdarzenie przeciwne, zdarzenie, że reszka nie wypadnie ani razu, no to tu jest sytuacja komfortowa, bo moc zdarzenia, że reszka nie wypadnie ani razu, oznacza, że pojawiły się same orły. A taka sytuacja, żeby pojawiły się same orły, jest tylko jedna. O, zatem P od A' to jest oczywiście 1 przez 1024, zatem P od A, bo mnie interesuje to zdarzenie, żeby co najmniej raz, więc tutaj odejmuję i mam 1023 przez 1024. Czyli gdybyśmy chcieli zliczyć te zdarzenia A tak bezpośrednio, no to ich powinniśmy naliczyć aż 1023, a więc dosyć byłby to duży kłopot. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego zadania naszego pierwszego, że rzucamy 3 razy monetą. Ja pokazałem, jak go rozwiązać w sposób klasyczny, czyli z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, ale jest jeszcze fajna metoda tak zwanego drzewka prawdopodobieństwa, czy drzewka probabilistycznego. No i teraz na czym to polega? Zobaczmy, gdybyśmy tutaj rzucali tą monetą 3 razy, to tak, pierwszy rzut mogę wyrzucić orła albo reszkę i teraz pokazuję już metodę zupełnie inną, gdzie nie wypisuję wszystkich zdarzeń, nie wypisuję omegi, zdarzenia A, tylko robię drzewko, na którym będzie wszystko. Czyli to jest nasz pierwszy rzut. Teraz rzucam drugi raz, więc znowu mogę wyrzucić orzeł reszka albo orzeł reszka. To będzie drugi rzut. No i trzeci rzut. Znowu może być orzeł reszka, orzeł reszka, orzeł reszka i orzeł reszka. To będzie trzeci rzut. I teraz na tych gałązkach wypisujemy prawdopodobieństwa, czyli jaką mam szansę wyrzucenia orła. No jedna druga. I tutaj znowu, wszędzie będzie jedna druga. Wspomnę po prostu przy okazji tego zadania, mówimy dzisiaj o prawdopodobieństwie klasycznym, ale akurat przy rzucie monetą warto tutaj wspomnieć o metodzie drzewa. No i teraz gdybym chciał rozpatrzeć zdarzenie A, podpunkt A, że dokładnie dwa razy. Orzeł wypadnie dokładnie dwa razy. Żeby orzeł wypadł dokładnie dwa razy, no to teraz tutaj jest nasz punkt startowy. To mam tak, orzeł, orzeł, reszka. Czyli teraz patrzę, jak z tego punktu startowego dojść do końca, żeby po drodze napotkać na dwa orły. A więc może być orzeł, orzeł, reszka. Może być orzeł, reszka, orzeł. No i tutaj reszka, orzeł, orzeł. Następne, jak zliczamy prawdopodobieństwo tego zdarzenia? No, oznaczę sobie oczywiście pełda. Poruszając się po tym drzewku, prawdopodobieństwa mnożymy. Czyli idąc tutaj na początku, mam jedna druga, raz jedna druga, raz jedna druga. O, doszedłem do końca, ale widzę, że mam drugą sytuację, czyli lub. A lub w matematyce to plus. No i znowu, tutaj mam jedna druga, raz jedna druga. Lub i trzecia sytuacja, tutaj mamy znowu tak samo, jeśli chodzi o wartości, nie zawsze są takie same oczywiście wartości, czyli mam 3 ósme. Jak widzicie, jest to ten sam wynik, który uzyskaliśmy wcześniej, ale metoda zupełnie inna. Ja o niej wspominam, bo jeżeli ktoś będzie chciał robić metodą drzewka, a na pewno będą zadania, gdzie metoda drzewka będzie super, idealną metodą, znacznie krótszą, to może robić. Oczywiście te drzewka też rysujemy no,
w taki sposób, jak będziemy mogli, znaczy wtedy, kiedy jest możliwe do narysowania, bo czasem będą takie sytuacje, gdzie no gdybym 10 razy monetą rzucał, no to co, drzewko narysować, to wtedy tutaj na końcu byłoby tych wszystkich możliwości 1024 i z takiego drzewka by się zrobił las, a nie drzewko. Także też wszystko tak ze zdrowym rozsądkiem. Mamy takie zadanie, rzucamy symetryczną sześcienną kostką do gry. Słowo symetryczne będzie często dodawane w zadaniach z rzutem kostką czy z symetryczną monetą. Chodzi o to, że ta kostka jest taką uczciwą kostką, tak? Że wypadnięcie każdej ścianki jest tak samo prawdopodobne. I oblicz prawdopodobieństwo, że wypadła parzysta liczba oczek lub mniejsza od 3. No więc tak, zdarzenie omega główne, czyli na czym polega główne zadanie, no to jest rzucamy kostką do gry. Więc moc omegi, nie będzie tutaj problemu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i teraz podpunkt A. Wprowadzamy zdarzenie, że wypadła parzysta liczba oczek lub mniejsza niż 3. Więc tak, zdarzenie, że wypadła parzysta liczba oczek, to mogę mieć 2, 4, 6 lub mniejsza od 3, to może być 1, 2, 3 bez trójki, ale popatrzmy, dwójkę uwzględniłem dwa razy, nie może być. Czyli ostatecznie po takim rozumowaniu moc zdarzenia A to 4. No tutaj tak naprawdę jest zastosowany ten wzór, ta własność, która tam się wcześniej pojawiła, z tym, że nie ma sensu sięgać do niej, lepiej się posłużyć intuicją. O. Czyli jeżeli ja mam lub, które jest potem przeniesione na sumę zbiorów czy zdarzeń, to muszę mieć tak, sumę tych zdarzeń A, znaczy liczbę zdarzeń A, liczbę zdarzeń B, ale pomniejszoną o część wspólną, czyli pomniejszoną tą dwójkę w tym przypadku. Ja to tak mówię przy okazji, natomiast generalnie jak wypiszecie sobie, pamiętajcie, żeby nie powtarzać elementów. Tak jak w zbiorach. Więc P od A to 4 szóste, czyli można skrócić 2 trzecie. Podpunkt B. Wypadła nieparzysta liczba oczek, czyli B to będzie ten opis tutaj z tego punktu B, że wypadła nieparzysta liczba oczek i jednocześnie nie będąca dziennikiem liczby 6. Więc zobaczmy, ja tutaj tą omegę może jeszcze sobie napiszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ja mam tak, nieparzysta liczba oczek to jest 1, 3, 5 i dodatkowo ma być, bo tu jest słowo jednocześnie, czyli szukam takiej, która spełnia jeden i drugi warunek, nie będąca dziennikiem szóstki, więc jedynka i trójka jest dziennikiem szóstki, więc piątka nie jest. Czyli piątka spełnia te dwie rzeczy, jest nieparzysta i jednocześnie nie jest dziennikiem szóstki. A więc moc zdarzenia B to 1 i prawdopodobieństwo to 1 szósta. O, dobrze. I kolejne zadanko, czyli też mamy kostkę, ale tym razem dwie, czyli omegę sobie napiszę, że rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 10 i tak dalej. Pokażę Wam dwa sposoby, bo drzewka tutaj, no to raczej bym nie rysował, bo gdybyśmy chcieli drzewko narysować, to tak, najpierw byśmy mieli 6 możliwości i od każdej tej gałązki znowu 6, prawda? Więc byłoby dosyć niewygodnie nawet to narysować. Podejdźmy klasycznie. Muszę zliczyć moc omegi, no i mogę tutaj bardzo szybko to zliczyć, bo rzucam, na jednej kostce mam 6 możliwości i na drugiej 6, czyli mam 36. Ale ponieważ pytają mnie o bardzo precyzyjne rzeczy, o takie, gdzie raczej ja muszę widzieć te zdarzenia, niż je gdzieś tam z pamięci podać. Proponuję tak, pierwszy sposób to jest wypiszemy wszystkie zdarzenia. A zatem, co mogę wyrzucić? Na pierwszej kostce 1 i na drugiej 1. Na pierwszej 1, na drugiej 2. I tak dalej. Czyli tutaj pokazuję, jak sobie wypisać wszystkie zdarzenia jednocześnie w pewnym uporządkowaniu. Potem mogę wyrzucić 2, 1, 2, 2, 2, 3,
2, 4, 2, 5, 2, 6, o, i tak dalej. Wypisaliśmy, mamy taką tablicę liczb, tablicę par. Oczywiście to jest wszystko zbiór, więc tak, ja to tak uprościłem troszeczkę zapis. Nie chcę tutaj sobie mazać tego zapisu, natomiast te pary możecie tak zapisywać. 1,1, potem 1,2, 1,3 i tak dalej. No ale tak, jak tutaj jak tych przecinków dorzucę dużo, tych nawiasów, naprawdę zaczynam mniej wtedy widzieć. Wystarczy, że tak zrobicie, jest bardzo czytelnie i oczywiście ma być tak jedno pod drugim. Pięknie widać teraz, że tych wszystkich wyników mam 6 razy 6, czyli 36. A teraz zdarzenie A. I od razu będę bez opisu, bo tu jest zdarzenie A opisane. Suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 10. No więc widzę, podkreślam sobie zdarzenia, które mi pasują. 1 plus 1, 2, czyli mniejsze od 10. No i w ten sposób analogicznie wszystkie te zdarzenia, gdzie suma tych cyferek jest mniejsza od 10, sobie tutaj podkreślam. O, dobrze, podkreśliłem. Teraz muszę je policzyć, ale policzę sprytniej. Zobaczmy, wiem, że wszystkich jest 36, a tutaj mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi nie pasuje, więc 30 mi pasuje. P od A to 30 36, czyli 5 szóstych. Mamy taki wynik. Teraz podpunkt B, czyli suma ma być parzysta, czyli tutaj cały czas mówimy o sumie. Suma ma być parzysta, czyli to będzie zdarzenie B. No i teraz, gdzie będę miał sumę liczb parzystych? No możemy sobie to w jakieś kółeczka teraz brać. Suma będzie parzysta, jeżeli dwie te liczby będą parzyste albo nieparzyste. A więc będzie to tutaj, tutaj, tutaj. Jak parzyste dwie, no to będzie tutaj, tutaj i tutaj. O. I biorę, możemy kolorkami oczywiście zaznaczać, ale na maturze kolorów nie wolno używać, więc od razu pokazuję, w jaki sposób można to sobie wybrać. Dobrze. I analogicznie tutaj wybieramy te wszystkie zdarzenia. Łatwo zliczyć je. W każdym wierszu jest po 3 zdarzenia, a wierszy jest 6, czyli 3 razy 6 to 18. Zatem P od B 18 36, czyli 1/2. Pamiętajcie, żeby nie skracajcie od razu ułamka. Pokażcie o to, dlatego że w tym nieskróconym ułamku to ja widzę, ile sytuacji tak naprawdę mi sprzyjało, a ile nie. Natomiast po skróceniu, no ktoś by chciał w pamięci skrócić, źle skróci, no i wtedy jest dylemat, czy w ogóle dobrze zliczył zdarzenia. A więc byłoby niebezpiecznie. Podpunkt C. Suma, bo cały czas mówimy o sumie, jest podzielna przez 3. No więc suma cyfr będzie podzielna przez... No mogę wybierać zresztą, bo tu niewiele tego mam. No to będzie tak. Na pewno 1 plus 2 to jest 3. No to trójkąty sobie teraz biorę. Potem 1, 5. Tak, potem 2, 1. Potem 2, 4. No pozaznaczałem trójkątami, ale widać, że rysunek mi się już troszeczkę zamazał, więc w razie co mogę sobie to wypisać osobno, mogę zrobić kolejne jakieś tam wypisanie omegi czy zdarzenia C, nie ma znaczenia. No i ile tych zdarzeń wszystkich jest, zobaczmy. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Czyli P od C to 12 36 i po skróceniu 1 trzecia. No i podpunkt D. Zdarzenie D to będzie zdarzenie, gdzie suma tych oczek jest dzielnikiem liczby 24. Więc tak, dzielniki 24, najwięcej ta suma wynosi 12, więc dzielnikami liczby 24 są liczby 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24. Teraz zobaczmy, które z tych dzielników mogą być uzyskane w naszym zadaniu. Na pewno 2, 3, 4, 6, 8, 12. O. A więc szukam teraz tych par, które w sumie dadzą liczby 2, 3, 4, 6, 8, 12. No więc tak.
Czyli pierwsza para to 1 plus 1, potem 1 plus 2, bo to jest razem 3, czyli tutaj i tutaj od razu. Potem 4, czyli 1, 3, 2, 2. No i ile by tego było? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 naliczyłem. Zatem P od D tego zdarzenia to 17,36. Drugie podejście, drugi sposób, zróbmy taki, że możecie tą rzut dwoma kostkami, czy dwa razy kostką, wyrazić w postaci tabelki, szczególnie jak tutaj mamy cztery podpunkty i do każdego podpunktu no, mamy jakieś inne polecenie, a jednak wszystkie dotyczą sumy. Sporządzamy tabelkę, która będzie uwzględniać sumę, czyli wpiszemy w tej tabelce wynik sumy i teraz tak. Na pierwszej kostce mogę wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na drugiej tak samo, czyli tu będzie opis tych wierszy i kolumn jako numery na ściankach, a tutaj będę w tych krateczkach wpisywał wyniki. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. No i tak dalej. Bardzo łatwo się domyśleć, co będzie. 2, 1 to 3. Potem się to zwiększa. Zobaczcie, że wypełnienie takiej tabeli to mogę robić nawet co? Ja sobie tutaj mówię, a jednocześnie ręka moja pisze wyniki tych sum, a więc jest to bardzo szybkie. Tak, oczywiście no, trzeba kontrolować. Na maturze jak będziecie wypisywać w razie taką tabelkę, to oczywiście nie będziecie w tym czasie mówić, więc nie ma problemu. No i zobaczcie, mam od razu wyniki sum, które pasują mi do wszystkich tych podpunktów. Tutaj może sobie poprawię jeszcze, żebym tak odróżniał troszkę to. O. No i gdybym chciał zliczyć teraz zdarzenie A, czyli suma mniejsza od 10. Popatrzmy, jak pięknie widać. Suma mniejsza od 10 to są o te wyniki, o tutaj. Nie będę ich zaznaczał na razie, bo je widzę, więc odejmuję od 36 6 wyników, które mi nie pasują i otrzymuję 30. No bo omega, moc omegi, to chyba nie muszę przekonywać, że będzie 6 razy 6, czyli 36. P od A oczywiście 30,36. Zobaczmy, czy łatwiej nam będzie zliczyć zdarzenie B, gdzie suma ma być parzysta. Więc może kropeczkami. 2, 4, 6. Tutaj mam, tak? 4, 6, 8. No i pięknie widzę, tutaj zaznaczam liczby parzyste. Ja nie muszę kontrolować już tak. A więc na pewno wielu osobom przypadnie ta metoda do gustu. O, i mam 3 razy 6, czyli 18. Oczywiście odpowiedzi muszą być takie same jak wcześniej. Podpunkt C. Czy będzie nam łatwiej zliczyć? Suma ma być podzielna przez 3, może w kółeczka teraz. No to patrzcie, podzielna przez 3, no to 3, 6, tu 3, bo mam od razu wynik. A więc ja patrząc na liczbę, od razu nie muszę nic dodawać, tylko zaznaczam gotowe wyniki. No i tutaj okazuje się, że tych wszystkich zdarzeń będzie 12, więc P od C to 12,36. No i podpunkt D. Wybierzmy teraz z tych liczb dzielniki 24. No to będzie na pewno 2, na pewno 3, takie kropeczki sobie daję, 4, potem 6, tutaj 4, 6, 8, 4, 6, 8, 6, 8, 6, 8, tak, 8 i 12. No i wcześniej już liczyliśmy, więc ja nie będę tego liczył. Oczywiście jest to tyle samo, co wcześniej. O. Więc też zachęcam do takiego poznania, takiej metody. Dużo tu widać, z tym, że słuchajcie, gdybyście mieli zadanie takie, że oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że i tu się kończy, tego nie ma, tylko są przeniesione do treści tak, że suma mniejsza od 10, a w podpunkcie B ile oczyn wyrzuconych oczek większe od iluś tam, w podpunkcie C suma kwadratów jakichś liczb wyrzuconych wynosi tyle. Więc wtedy, jeżeli wam w zadaniu w każdym podpunkcie będzie inne działanie, no to takich tabelek będziecie musieli wykonywać za każdym razem kolejną, prawda? Inną, bo byłoby suma, byłaby iloczyn, czy różnica, różnie bywa. No przy wypisaniu wtedy wszystkich elementów, tak jakby te pary widzimy, ale
taka czy taka metoda nie jest problemowa. W kostce jedynie bym odradzał metodę drzewka, bo jest zbyt złożone to drzewko.